Nazywam się Krzysztof Kanciarz, a to jest Akademia Pieniądza. Temat tego odcinka to tak zwane R&D, blogerzy i brandy. Ja i moje R&D. W dzisiejszej lekcji dowiemy się, jak promować marki. Weźmy się do pracy. Marki. Martwa waluta upadłego kraju. Blogerzy. Drobni, niezamożni rolnicy marzący o dojeniu dojnych krów w imperium agrobarona. Malując obrazy na ulicach Chicago, na polach elizejskich i przyglądając się blogerom, zrozumiałem, na czym polega ich błąd. Stop! Myślmy o rynku globalnym. Spektrum w tym przypadku jest za małe, bo przecież czy wolisz promować markę, czy udoić 2 litry mleka? No właśnie. Powtarzam, dlatego wspólna droga blogerów i marek wiedzie przez autostradę wspólnego mianownika meta sukcesu, pisaną przez duże A. Ja nie chcę promować waszej marki. To wy chcecie promować mnie. To ja wybieram marki, które się do mnie zgłaszają i współpracuję tylko z tymi, które się nie zgłosiły. To ja przydzielam budżet na współpracę ze mną. To ja jestem tym budżetem. And the chief executive. Bloger chcący współpracować z marką musi mieć pełną świadomość trójkątu McLarena. Niestety często nie ma. Meta sukces wspólnego mianownika. Kiedy, dajmy na to, znana blogerka modowa chce promować markę mopów? Droga wolna. Trójkąt McCalkina. Bloger dla marki może zrobić jedno i tylko jedno i aż jedno. Generować mięsiwo, tłuste mięsiwo, mięsiwo na tłuszczu, na społecznościowym tłuszczu, tłuszczu content engagementu. W piramidzie McIntyre'a ważne są trzy wierzchołki: opłacalność, treść wartościowa i treść pozostała. To, co jest pomiędzy nimi, jest tym, co motłoch widzi na zewnątrz. Czy ciebie stać na współpracę z Apple, a czy mnie stać na współpracę z tobą? A może raczej, czy Apple stać na współpracę ze mną? Odpowiedzi na te pytania są bardzo proste. Chcę usłyszeć, jak przepływa twój pieniądz do mojego portfela dla dobra rynku. Rynek rozwija się, kiedy słyszę twój pieniądz w moim portfelu. Łup, 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 łup. Wyobraźmy więc sobie następującą sytuację. Marka zgłasza się do blogera. Nazywam się Krzysztof Kanciarz, a to była Akademia Pieniądza. Na moim portalu Facebook Artur zapytał, jak zmierzyć synergię. Arturze, odpowiadam ci bardzo prosto. Wystarczy tabliczka mnożenia oraz tablice ekonomiczne.